Cześć, tu Maciek Ziegler z sukcesstudio.pl. Tym razem ma przed Tobą wywiad mój z prawnikiem, specjalistą od umów różnego rodzaju i właśnie o umowach dzisiaj będę chciał z nim porozmawiać. Emila znam już od dłuższego czasu i wiedząc o tym, że jest prawnikiem, postanowiłem go zapytać o to, czy nie byłby w stanie umów dla mnie przygotować, których właśnie potrzebowałem do tych działalności, które w ostatnim czasie uruchamiałem. I Emil zgodził się, po czym przygotował takie umowy, że przyznam się szczerze, powiedziałem wow. Ja wiem, że jemu nie wolno się reklamować, bo z tego co wiem, chyba jest jakiś przepis, który mówi, że prawnikom nie wolno się reklamować, więc ten film nie jest jego reklamą, wyraźnie to zaznaczam. Ja mogę powiedzieć, jako jego klient, czy byłem zadowolony, czy nie. No i byłem zadowolony, i jestem zadowolony i myślę, że jak kolejne umowy będę miał do skonstruowania, też się do Emila odezwę. Dzisiaj wywiad na temat różnego rodzaju rzeczy, kruczków, na które warto zwracać uwagę. Emil jest naprawdę w tym dobry i warto posłuchać, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali. Myślę, że każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć o tym, w jaki sposób zawierać umowy, co powinno w nich być i z tego względu ten wywiad na pewno będzie bardzo cenny dla Ciebie. Jeżeli słuchasz tego jako osoba prywatna, to myślę, że też warto wiedzieć o pewnych rzeczach, które właśnie dzisiaj będą poruszane. Wywiad bardzo ciekawy pod tym względem. Bardzo dużo ciekawostek, trochę rzeczy z życia. Staraliśmy się wytłumaczyć na żywych przykładach pewne rzeczy, o których mówił Emil i mam nadzieję, że wywiad będzie dla Ciebie ciekawy. Jeżeli chcesz wiedzieć coś więcej, to zapraszam oczywiście do sekcji komentarzy. Bardzo proszę, napisz. Być może, że Emil będzie w stanie odpowiedzieć coś, nieco więcej na Twoje pytania, a jeżeli będzie tych pytań sporo, to tradycyjnie obiecuję nagrać kolejny odcinek, gdzie się do tych pytań po prostu odniesiemy. No cóż, w tym momencie wystarczy mojego gadulstwa na początek. Zapraszam Cię do części merytorycznej tego wywiadu. Sukcesstudio.pl. Osiągnij ze mną swój sukces w biznesie. Cześć, nazywam się Maciej Ziegler. Na co dzień jestem właścicielem firmy, w której razem ze współpracownikami staram się zapewnić kompleksowe wsparcie moich klientów, począwszy od dobrej strony internetowej, budowę, naprawę lejków sprzedażowych, obsługę social media po wideomarketing. Zakres moich zainteresowań to wiedza dotycząca sprzedaży, marketingu, prowadzenia biznesu w sposób uczciwy i rozważny oraz rozwiązań informatycznych, które to ułatwiają. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach, które przygotowuję i udostępniam, często usłyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym, jak wykorzystywać je w swoim biznesie. Dzielę się tutaj wiedzą, zdobytym już przez lata doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem, naprawiając biznesy moich klientów. Tytuł odcinka. Cześć, tu Maciek Ziegler, sukcesstudio.pl. Tym razem niesamowity wywiad z prawnikiem. I to młodym prawnikiem. Młodym. Tak jak widać, młodym prawnikiem. Ale to wcale nie znaczy, że niedoświadczonym, bo jak najbardziej często wydaje się, że doświadczenie nie idzie w parze z wiekiem, ale czasami zupełnie możesz być zaskoczony, zaskoczona, jak to wygląda. Tym razem wywiad z młodym prawnikiem. Porozmawiamy na temat różnego rodzaju umów i tym właśnie tematem się zajmiemy. Bardzo ciekawy odcinek, dużo ciekawych tematów i na pewno, jeżeli prowadzisz biznes, bardzo dla Ciebie przydatnych. Emilu, zechciej się sam przedstawić. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Emil Salczyński, mam obecnie 24 lata, jestem świeżo upieczonym magistrem prawa, bo właśnie w tym roku skończyłem studia. W dodatku w tym roku mam nadzieję, że zostanę magistrem historii, więc studiowałem dwa kierunki jednocześnie. Jestem obecnie na pierwszym roku aplikacji adwokackiej i właśnie dzisiaj porozmawiamy o umowach. Co zastrzegę? Nie jestem jakimś wybitym specjalistą w tej dziedzinie z tego względu, że jestem, tak jak wspomniałem, młodym prawnikiem, czyli dopiero wchodzę w ten rynek, ale myślę, że po samych studiach i jakiejś takiej podstawowej praktyce mam na tyle wiedzę rozwiniętą w takim zakresie elementarnym, że mogę Państwu pomóc udzielić podstawowych informacji,
i w ten sposób uchronić Państwa przed jakimiś podstawowymi błędami. Dlatego zgodziłem się wystąpić i o tych umowach opowiedzieć. Tu zaznaczmy jeszcze jedną rzecz, bo nie zawsze ważne jest, jaką Ty masz wiedzę, ale też jakich masz znajomych, którzy mają też inny zasób wiedzy, bo już pracowaliśmy przy kilku umowach i wiem, że się między innymi konsultowałeś z niektórymi rzeczami, prawda? Oczywiście, no na tym polega rozwój. Opierasz się też na wiedzy innych, którzy są w stanie Ci podpowiedzieć takie rzeczy, które rzeczywiście powodują to, że umowy, które przygotowujesz, są naprawdę na tip-top dopięte. No zdecydowanie zdarza się to. Jest to na pewno konkretne, jeśli chcemy komuś pomóc, jakąś taką prostą umowę przygotować, na pewno nam to pomaga. Okej, czy możesz w takim razie nas wprowadzić w temat umów? Jak to powinno wyglądać? Jakie są takie najważniejsze rzeczy, które powinniśmy na początku wiedzieć? Oczywiście, więc proszę Państwa, w czym my tu w ogóle jesteśmy? Jesteśmy w tak zwanym prawie cywilnym i od tego trzeba wyjść. Prawo cywilne w takim wielkim uproszczeniu jest to jedna z trzech podstawowych gałęzi prawa. Wyróżniamy prawo karne, cywilne, administracyjne. Tak jak wspominam, jest to uproszczenie, ale umożliwia nam ono wyjście do tematu. Prawo cywilne charakteryzuje się tym, że reguluje stosunki prawne między podmiotami prywatnymi. Jest tak zwanym prawem prywatnym, czyli reguluje stosunki między równorzędnymi jednostkami. Brzmi dosyć enigmatycznie, ale już tłumaczę. Jeśli na przykład Maciej dzisiaj do mnie przyjechał i zdecydowałem się udzielić mu wywiadu, no to zawieramy po prostu jakąś formę umowy, tak? Czyli jest to nasza równorzędna umowa między osobami fizycznymi. Kiedy idą Państwo do banku i chcą założyć rachunek bankowy, też korzystają Państwo z prawa cywilnego, bo dobrowolnie godzą się na umowę z danym bankiem. Czyli prawo cywilne reguluje te stosunki, które są między podmiotami tego prawa prywatnego, między tymi jednostkami. Państwo jakby w to nie ingeruje, co do zasady. W tym sensie, że nie jest stroną tego stosunku. Przykładowo w takim prawie karnym, kiedy dokonamy jakiś czyn zabroniony, przykładowo okradniemy kogoś, to celem państwa i organów ścigania jest to, żeby nas ukarać. W tym przypadku w prawie cywilnym tak nie ma. Sam stosunek prawny kształtujemy dobrowolnie. Co prawda prawodawca kształtuje zasady stosunków zobowiązaniowych, do tego służy prawo cywilne, ale sam stosunek, jego nawiązanie, kształtowanie praktycznie w głównej mierze należy do inicjatywy stron. I właśnie jedną z gałęzi prawa cywilnego jest prawo zobowiązań. Reguluje je konkretnie Księga III Kodeksu Cywilnego, która się nazywa zobowiązania. Są tam ogólne przepisy dotyczące umów, które mają chronić strony stosunków umownych, zobowiązaniowych oraz uregulowane tak zwane umowy nazwane. I teraz przejdę do takiego istotnego podziału. W prawie cywilnym zobowiązań dzielimy umowy na nazwane, czyli te określone w kodeksie cywilnym, czyli ze względu na swoją doniosłość, która występuje w praktyce, sam już prawodawca decyduje się je uregulować, oraz umowy nienazwane, które strony tworzą na podstawie zasady swobody umów, czyli dobrowolnie kształtują. Przykładem takiej umowy nazwanej jest umowa zlecenia, umowa najmu, myślę, że Tobie bardzo dobrze znane, czy Państwu bardzo dobrze znane, a na przykład umowa, nie wiem, o udzielenie wywiadu, nie ma takiej umowy w kodeksie cywilnym, ale jak najbardziej została między nami zawarta. W związku z tym tak dzielimy te umowy. No i myślę, że to jest taki podstawowy zakres informacji, czyli zapamiętajmy, że umowa jest to dwustronne porozumienie prywatno-prawnych podmiotów, które decydują się ukształtować stosunek najczęściej dla wzajemnych korzyści, jak to się mówi win-to-win, a państwo ma tylko zabezpieczyć jakiś podstawowy zakres tych stosunków przez normy prawne. Tutaj jeszcze warto chyba wspomnieć o tym, że inaczej wygląda umowa między dwoma osobami prywatnymi, a inaczej między firmą a osobą prywatną. Mhm. Bo tutaj mamy pewne rzeczy już narzucone przez prawo, które zobowiązują firmę do pewnych rzeczy, które nawet nie muszą być określone teoretycznie w umowie, a mimo wszystko obowiązują. Tak, oczywiście będziemy jeszcze o tym szczegółowo mówić, tylko że taka ogólna zasada zakłada tą równorzędność podmiotów. To jest taka naczelna zasada prawa cywilnego, że podmioty są równorzędne. Czyli jeśli pójdziemy do sądu i pozwiemy wielką korporację jako Emil Salczyński albo Maciej Ziegler, to tak naprawdę dalej jesteśmy równorzędni. Występuje to po prostu stosunek między osobą fizyczną a osobą prawną, jaką jest to przedsiębiorstwo. Ale mimo, że to jest strona faktycznie silniejsza w takim obrocie, bo może narzucać pewne warunki, bo musimy się do tego dostosować, to w teorii prawa cywilnego dalej jesteśmy równorzędni. I tutaj chodzi głównie o to, że w tym sensie jest równorzędność, że nie ingeruje w to państwo, jak w innych gałęziach prawa. Dokładnie. Tak jak wspominałem, w takim prawie karnym to państwo nas kara. Prokurator czy sąd to są organy ścigania, organy władzy publicznej, które mają nas ukarać dla dobra wspólnego, dla dobra Rzeczypospolitej, dla dobra państwa i tak dalej. Tak samo w prawie administracyjnym zawiązujemy się z państwem. Idziemy do urzędu gminy złożyć wniosek, nie wiem, o 500+, tak?
Dlatego właśnie tym różni się prawo cywilne, że reguluje stosunki między prywatnymi podmiotami. I też można dodać, że prawo cywilne dzięki temu ma najgłębszą tradycję, bo jak się domyślamy, stosunki między prywatnymi podmiotami nie zmieniały się na przestrzeni dziejów i szczególne znaczenie mieli tu starożytni Rzymianie, którzy wymyślili koncepcję prawa prywatnego i właśnie nawet na studiach prawniczych do tej pory klasykiem jest prawo rzymskie. I dlaczego się go uczymy? Dlatego, że koncepcje, które oni wymyślili, na przykład właśnie takie umowy, dziedziczenia, koncepcje nieruchomości, tych podziałów rzeczy, to istnieje do tej pory i to się nie zmieniło. A nic lepszego nie wymyślono. Dokładnie, więc jakby mieli tu taki podział, a wiadomo, że już stosunki między państwem się raczej zmieniły, tak? No bo tak. Nie ma takiej samej sfery urzędniczej, inaczej jest kształtowany ustrój państwa, dlatego to prawo prywatne jest niezmienne, ma tą głęboką tradycję i te podmioty są co do zasady równorzędne. Co do zasady, czyli zawsze każda szanująca się zasada ma wyjątek. Okej, to w takim razie przejdźmy do większych szczegółów. Jakie są rodzaje umów? No tak jak wspomniałem, są to umowy nazwane i nienazwane, tak? Czyli właśnie umowy nazwane reguluje kodeks cywilny, a umowy nienazwane kształtujemy sami. Tak jak podałem to na wcześniejszym przykładzie umowy o wywiad. Więc kodeks cywilny umowy nazwane reguluje dlatego, że są bardzo powszechnie stosowane. I przykładem takich umów nazwanych jest na przykład umowa zlecenia, umowa sprzedaży, umowa najmu. I właśnie zapytałeś o te najczęściej zawierane umowy, to niewątpliwie te przeze mnie wymienione. Pewno umowa zlecenia, bo wszelkie usługi cywilnoprawne kształtujemy na podstawie umowy zlecenia. Czy chcemy świadczyć zlecenie udzielenia wywiadu, tak? Czy świadczyć zlecenie jakichś usług prawnych? Czy chcemy świadczyć zlecenie, nie wiem, przeniesienia przedmiotów na inne miejsce, tak? Tak naprawdę cały czas świadczymy jakąś usługę. Podobną koncepcją jest umowa o dzieło, tylko w niej liczy się bardziej rezultat i on jest przedmiotem umowy, czyli to dopiero jeśli będzie wyniknie konkretny rezultat. Czyli na przykład namalowanie jakiegoś obrazu, tak? I ten obraz jest rezultatem tej umowy. Umowa sprzedaży. Nawet Państwo nie mają świadomości, że idziemy do sklepu, kupujemy jakąś prostą rzecz i tak naprawdę zawieramy umowę sprzedaży. Poprzez formę ustną. Mówiąc chleb chociażby. Tak, to zaraz też będę troszkę o tym mówił. Umowa najmu, tak? I nie tylko chodzi tu o nieruchomości, ale nawet rzeczy ruchome. Mogę na przykład nająć ten oto kubek wody Maciejowi, możemy podpisać taką umowę, bo rzeczy ruchome również podlegają najmowi. Albo na przykład umowa użyczenia, gdzie mogę taki kubek bezpłatnie użyczyć, albo on mi, w zależności od tego, kto jest właścicielem. I wtedy nie pobieram za te wynagrodzenia, bo tym się różni użyczenie od najmu. Więc tak jak mówię, najczęściej zawierane te umowy to myślę, że zlecenie, sprzedaż, najem, moim zdaniem. To w takim razie chciałbym Cię zapytać, jakie są najczęstsze błędy w umowach? I tu myślę, że Państwo powinni najbardziej się skupić, bo to się właśnie Państwu moim zdaniem najbardziej przyda, bo gdzieś te błędy są widoczne w kontraktowaniu i chciałbym Państwa przed nimi ustrzec. Więc myślę, że takim pierwszym podstawowym błędem jest zignorowanie zasady pisemności umowy. I co przez to rozumiem? Umowy jako czynności prawne w prawie cywilnym mogą być zawierane w różnych formach. Co do zasady wyróżniamy na przykład formę ustną, pisemną albo formę aktu notarialnego, no i jeszcze inne formy szczególne. Więc tak, często umowy zawieramy w formie ustnej, nawet nie mając tego świadomości. Domyślam się, że mogli Państwo nie wiedzieć, że idziemy do sklepu i tak jak wspomniałem, kupujemy ten chleb albo tą bułkę, to zawieramy umowę. Bo bardzo często kojarzy nam się, że umowa to jest zawarta wtedy, kiedy podpiszemy dokument, złożymy swój podpis i wtedy ta umowa jest zawarta. Nie, to nieprawda. Bardzo wiele umów zawieranych jest w formie ustnej, po prostu. Zawieramy je powszechnie, codziennie, kupując chleb, jadąc MPK, tak? Kupując bilet na MPK, zawieram umowę przewozu. Więc tak naprawdę umowy zawieramy w formie ustnej. Czyli to, że nie ma dokumentu, wcale nie oznacza, że ta umowa nie istnieje. Co prawda są takie stosunki umowne, które wymagają szczególnej formy. Na przykład sprzedaż nieruchomości. I chyba tu nikt nie ma wątpliwości. Z takiej powszechnej wiedzy, że żeby sprzedać nieruchomość, nie możemy zrobić tego ustnie, a nawet pisemnie, tylko musimy skorzystać z usług notariusza. Tak? Ale bardzo dużo umów istnieje ustnie. I dlaczego ta zasada pisemności jest taka istotna? Bo można powiedzieć, no ale ta umowa istnieje. No bo istnieje, ale jak to wykazać, tak? Więc ta papierologia się tutaj przydaje, bo kiedy mamy ten kolokwialny kwit, ten dokument, to możemy wykazać istnienie takiego stosunku prawnego. Teraz jaka jest sytuacja z życia? Świadczą Państwo jakąś usługę, na przykład usługa pomalowania ścian. No i potem została zawarta umowa na zasadzie, no dobra, to zrobisz mi to, dam Ci 200 zł. Okej. No i nagle Państwo pomalowali te ściany i mówią, no to proszę dać mi moje pieniądze. A ta druga osoba mówi, nie, nie mamy żadnej umowy i do widzenia. I wtedy Państwo mówią, no ale ja chcę żądać wykonania tej umowy.
idą Państwo do prawnika i prawnik mówi, no proszę Pana, to może być problematyczne. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy tego napisanego w dokumencie. Jak teraz dowodowo uzasadnić sądowi to, że ta umowa była zawarta? Oczywiście, możemy powołać świadków, możemy inne różne dowody przeprowadzać, ale to jest zazwyczaj słowo przeciwko słowu. Co utrudnia proces dowodzenia? Dlatego myślę, że bardzo istotnym aspektem jest to, żeby ta umowa była pisemna. Dla takich celów dowodowych, bo wtedy już ciężko to obalić. Tutaj myślę, że warto wspomnieć o czymś takim. Ostatnio spotkałem się z taką umową, która stanowiła zobowiązania tak naprawdę tylko dla jednej strony. Czyli zobowiązania w stosunku do klienta było 10 punktów, a firma miała napisane, wykonamy to w terminie i za takie pieniądze. Czyli też nierówność była w samej umowie, co spowodowało, że klient powiedział, no zaraz, ale ta umowa mnie do wszystkiego zobowiązuje, a tak naprawdę nie zobowiązuje ciebie jako firmę do prawie niczego, oprócz tego, że wykonasz to w danym terminie i za taką kwotę. Tak, tutaj masz absolutną rację. I to znowu tak się pewnie zastanawia, to jak to prawo cywilne jest równorzędne, skoro jednak jedna strona dyktuje warunki. I przejdziemy do tego, mówimy to szczegółowo, w pewnym momencie, kiedy właśnie będę specjalnie o tym mówił. Ale teraz to, co jest jeszcze istotne a propos tego, co powiedziałeś, to też to, że po prostu ludzie czego nie robią, jak myślisz, z tymi umowami? No nie, czytają po pierwsze. Dokładnie, więc myślę, że tutaj to też jest istotne. Ja to rozumiem, kiedy patrzymy ten tekst umowy, to wydaje nam się to takie enigmatyczne, dziwne, napisane małym druczkiem przysłowiowo. Szczególnie jest kilkanaście stron tej umowy. Tak, po prostu aż się nie chce czytać. Ja to naprawdę rozumiem, ale przez to, że ignorujemy ten obowiązek i podpisujemy to, składamy oświadczenie woli i zobowiązujemy się do przestrzegania tych postanowień. Co do zasady oczywiście, tak jak mówiłeś, są takie umowy, które można unieważniać, ale jednak zobowiązaliśmy się do tego, dlatego zalecam Państwu czytanie. A jeśli się Państwu nie chce, to zlecenie tego komuś, tak? I ta osoba, czyli prawnicy świadczący usługi prawne, przeczytają tę umowę, wyjaśnią ją i powiedzą Państwu, czy warto ją podpisywać. No po to są prawnicy, po to się kształciliśmy, żebyśmy mogli ten język prawny, trudny dla przeciętnego człowieka, rozumieć. Dlatego zachęcam Państwa, jeśli Państwu się nie chce czytać, a zachęcam do czytania, czytanie bardzo rozwija, tak? To... No tak, ale to jest specjalnie językiem prawniczym, takim zakręconym często napisane. No i po to jest to, że prawnicy mieli pracę. No tak, no nie oszukujmy się. Też muszą z czegoś żyć. Tak, dokładnie. Mieć za co pić wodę. Więc, tak jak wspomniałem, czytajmy te umowy, no bo to naprawdę może nas wpędzić w tarapaty. Też, co jest dużym problemem? Moim zdaniem na przykład nie wpisanie informacji w umowę. Zazwyczaj jest zawierana jakakolwiek umowa, to mamy w pierwszym nagłówku strony umowy wymienione. Na przykład zleceniodawca i zleceniobiorca. I często te umowy są ubogie w informacje. Co mam przez to na myśli? Że po prostu nie ma takich informacji jak data jej zawarcia. A dlaczego to jest istotne? Bo od tego na przykład momentu liczymy termin przedawnienia tej danego stosunku. Albo nawet dane dotyczące stron. Zalecam Państwu zawsze umieścić adres strony, czyli na przykład to, gdzie ona mieszka. Dlaczego? Bo jeśli chcielibyśmy na przykład pozywać taką stronę do sądu, to musimy wskazać jej adres zamieszkania. Bo właśnie na tym, który pozywa, spoczywa ten obowiązek. Jeśli nie wskażemy tego adresu, tak naprawdę nie możemy wszcząć postępowania. No i jest to już potem trudne ustalić czyjś adres. No dobrze, a powiedz mi, bo właśnie tutaj spotykam się z taką rzeczą. Na niektórych umowach jest numer dowodu osobistego wpisywany, no co jest dla mnie zrozumiałe, ale często też jest wymagany PESEL. Nawet przy sprzedaży samochodu spotkałem się ostatnio z taką sytuacją, że jest też wymagany PESEL. Czy rzeczywiście obydwie te dane są istotne? Czy nie wystarczy jedna? Ja uważam, że... To są tak zwane dane wrażliwe w tym momencie, prawda? Tak, ja uważam, że jak najbardziej są istotne. Jeśli ktoś chce być uczciwym kontrahentem, to powinien takie dane podać. Rozumiem, że są te różne historie, nie wiem, brania kredytów na PESEL i tak dalej, ale to troszkę takie mity, bo nawet, nie wiem, zdarzyło mi się zbierać podpisy, żeby dostać się do komisji wyborczej i popierać dane komitety wyborcze i też tam wymagało to PESEL-u, żeby dało się zidentyfikować te osoby. No i też ludzie byli niechętni, stąd znam to zjawisko. No rozumiem, no podawanie PESEL-u opcji osobie jest dziwne, kiedy ktoś jeszcze podchodzi i chce jakiś podpis, ale chodzi o identyfikację. Załóżmy, że sprzedajesz ten samochód, tak? Mowa sprzedaży samochodu. No to jesteś narażony na przestępstwo oszustwa. No tak. Bo na przykład ten samochód może nie mieć takich warunków technicznych, na jakie się umówiłeś. Ktoś cię oszukał, wprowadził w błąd.
No i to jest przestępstwo, czy dużo inna gałąź prawa to prawo karne, możesz pójść na policję. I wtedy, kiedy podasz taki PESEL policjantowi, to jest o wiele większa szansa, że on będzie miał możliwość zidentyfikowania sprawcy. No tak. I to głównie chodzi o identyfikację. Adresy to różne bywają. Ale myślę, że w stosunkach cywilnych, o których mówimy, o wiele bardziej istotny jest adres. Bo tak jak mówię, na powodzie spoczywa obowiązek wskazania adresu. I wtedy sąd, kiedy wnosimy pozew, sąd może doręczyć ten pozew drugiej stronie. No tak, ale teraz adres tutaj dosyć często kiedyś, 100 lat temu, ważny był ten adres zameldowania. I bardzo pilnowano tego, to jeszcze za czasów komunistycznych, że on musi być wyraźnie zaznaczony. Nawet, nie wiem czy wiesz, taka ciekawostka, możesz tego nie wiedzieć. Dawaj. Jak jechałeś na urlop na tydzień, na przykład nad morze, to miałeś obowiązek pójść tam na policję, na milicję, przepraszam, wtedy i zameldować się, że ty tam jesteś. Nie miałem, nie takie coś było. Ale miałeś obowiązek, jeżeli tydzień cię nie było w tym miejscu, gdzie mieszkasz, to miałeś obowiązek się zameldować tam, gdzie byłeś w danej chwili. Tak według przepisów prawa było za czasów komuny. Teraz tego nie ma. No i doprowadziliśmy do sytuacji takiej. Mamy adres zameldowania, który może być tam Wiesiołka, Kozia Wólka i Kozie Brody, czy coś tam, Kacze Doły, a tak naprawdę mieszkasz w Lublinie, w tamtym bloku, tak? I teraz, który adres podajemy? Czy adres zamieszkania, czy adres korespondencyjny, czy adres, pod którym w ogóle odbieram korespondencję, bo to czasami już widzę, że nawet po drukach, które są przygotowane, są trzy czasami miejsca na trzy różne adresy. Myślę, że chodzi o ten ostatni. Po prostu chodzi o to, że kiedy zaczynamy proces cywilny, no to musi druga strona zapoznać się z tym pismem, żeby mogła się bronić. Chodzi o jej prawo do obrony. Mhm. Więc w naszym interesie, jeśli pozywamy, jest wskazanie sądowi takiego adresu, żeby sąd mógł ten pozew, który wnieśliśmy, doręczyć tej drugiej stronie. Czyli adres korespondencyjny. Tak, chodzi o to, żeby ona dostała ten pozew, żeby mogła przygotować odpowiedź na ten pozew, żeby mogła zacząć się bronić, tak, żeby ten spór faktycznie zaistniał, no to dwie strony muszą znać stanowiska. Dlatego jeśli damy ten adres naszego kontrahenta, który okazał się nieuczciwy, mamy ten adres, pozywamy go i sąd dostanie informację, że odebrał korespondencję, no i może wszczynać rozprawę, tak? No tak. Albo wydać, nie wiem, nakaz zapłaty, w zależności tam, jaka to jest forma sporu. Ale chodzi tylko o to, że to nas zabezpiecza co do procesów sądowych. Bez adresu ciężko ustalić adres. Nie, jak no, wspomniałeś, zgadza się. Są to dane wrażliwe. I żaden urząd, bez jakiegoś konkretnego informacji, żadna instytucja nie udzieli nam takiej informacji. Wtedy możemy jakoś na własną rękę próbować się dowiedzieć. Oczywiście nie jest to zabronione, ale na pewno trudniejsze. A kiedy mamy takie dane pod ręką, zaniesiemy je do naszego prawnika, okej, on ma już możliwość wniesienia pozwu. Generalnie chyba sam z własnego doświadczenia powiem szczerze, z osobami, które nie są pod tym względem transparentne, wolę nie zawierać umów, jeżeli są na poważniejsze kwoty czy poważniejsze rzeczy. Po prostu sam nie chcę takich sytuacji później, bo później jest ten problem. No więc zalecam Państwu, pamiętajcie, zawsze ten adres, lepiej jeszcze PESEL, czytamy umowę, ewentualnie idziemy do prawnika, który nam tę umowę przeczyta. No i pamiętajmy o tym, żeby była na piśmie, no więc żeby to nie było na przysłowiową gębę, tak? Tylko na piśmie, żebyśmy mieli ten dokument, który potwierdza te informacje, które były dla nas istotne. Te 5 punktów. A teraz przejdę do tego, co wspomniałeś. Czyli jak to jest z tym narzucaniem? Bo kolejnym punktem jest to, że często nie zapoznajemy się z tak zwanymi warunkami ogólnymi umów. Przykładowo idą Państwo zamówić usługę teleinformatyczną w zakresie, przepraszam, taką komórkową, tak? Czyli chcą Państwo usługi typowo telefoniczne, tak? Idą Państwo do Plusa, Playa, no i jest jakaś tam umowa, wiadomo, drobnym druczkiem, a potem jest jeszcze 20 stron jakiegoś tekstu, jakieś regulaminy, ogólne warunki umów, polityka prywatności, no i po prostu jak człowiek na to patrzy, to nawet ja po 5 latach studiów nie mogę na to patrzeć. Więc no, przeciętna osoba tym bardziej chyba patrzy na to z nienawidzeniem i z taką niechęcią i to jest w pełni zrozumiałe. Ale kodeks cywilny stanowi, że ogólne warunki umów, z którymi konsument i ta druga strona mogła się zapoznać, wiążą. I to jest dla nas istotne, czyli taka firma może nam narzucić ogólne warunki danej umowy. I nagle jest 20 stron regulaminu, coś jest napisane tym przysłowiowym drobnym druczkiem i tu się mówi o tych kruczkach, właśnie to z tego wynika, to potem nagle oni się na to powołają. I ta umowa jest mocno narzucona. No i co w takiej sytuacji można zrobić? To, że jest narzucona, nie oznacza jednak tego, że jako konsument nie mamy lepszej pozycji w tym zakresie, że prawo stara się nas bardziej bronić. I to jest logiczne. Prawo zawsze opiera się na pewnych wartościach.
I na pewno można przytoczyć maksymę rzymską, że nieznajomość prawa szkodzi, ale nie w tym zakresie, bo nie każdy ma obowiązek znać się szczegółowo na prawie. No to jest niemożliwe. Żaden przeciętny obywatel nie jest w stanie takiej specjalistycznej wiedzy prawniczej mieć. Dlatego broni nas to, że jesteśmy konsumentem, czyli stroną nieprofesjonalną, stroną, która często nie ma takiej specjalistycznej wiedzy i możemy się na to powoływać. Często też zawierając takie umowy, druga strona narzuca nam silniejszy stosunek prawny. I to są tak zwane umowy adhezyjne, czyli tak się je określa, czy umowy, w których jedna strona narzuca. Przykładowo, ja ostatnio chciałem skorzystać z usług takich firmy świadczącej po prostu siłowniane usługi, fitness i tak dalej. No i oni zmienili politykę prywatności, bo zmienili system, który będzie wymagał wykupywania pakietów przez internet, podłączenia do mojej karty. Wcześniej po prostu wystarczyło kupić karnet, zapłacić określoną ilość gotówki i mogłem sobie mieć karnet, wyciągać go z portfela i było wszystko fajnie. A w tym momencie muszę się podłączyć do systemu, zostanie mi pobierana opłata z konta. No i na przykład, nie wiem, ktoś nie lubi tej informatyzacji, no ma do tego prawo, no są tacy ludzie, ale nie musi się do tego dostosować. I teoretycznie jest równorzędność, ale nie mogę nagle powiedzieć, proszę zawołać właściciela, podpiszmy dla mnie jakąś konkretną umowę, no bo oni powiedzą nie. Narzucamy Ci nasze warunki. Albo się godzisz, albo nie godzisz. No niestety, często musimy się do tego dostosować, no bo tak wygląda ten obrót, że ta silniejsza strona kształtuje, ale nie oznacza to, że może je dobrowolnie kształtować. Bo jest coś takiego w prawie cywilnym, jak tak zwane niedozwolone postanowienie umowne, albo inaczej tak fachowo nazwane klauzule abuzywne. I to są takie klauzule, które polegają na tym, że jedna strona narzucająca je, najczęściej silniejsza, nie może ich stosować, bo można je uznać za niedozwolone. Właśnie chodzi o to, że takie klauzule rażąco naruszają prawa jednej ze stron. Tak, no właśnie tak jak wspomniałeś o tym, że jedna strona podpisuje umowę, jakiś tam taka osoba fizyczna, zwykły człowiek, a druga strona narzuca na niego 20 obowiązków i jedno uprawnienie, a druga strona ma jeden obowiązek i 20 uprawnień. I właśnie takie umowy są niezgodne z prawem i można je unieważniać. Jest to trudne, bo trzeba wytoczyć powództwo o uznanie danego wzorca za niedozwolony, no ale te wzorce naprawdę są czasami absurdalne. Na przykład, nie wiem, za jeden dzień zwłoki 500 zł kary, tak? Kiedy no wiadomo, że nie da się jakoś bardziej tego przyspieszyć. Albo jedna strona może odstąpić bez żadnych konsekwencji, druga strona musi zapłacić 2000 zł odstępnego, tak? Czyli tak naprawdę mamy tutaj ochronę jednej ze stron. Pozwoliłem sobie wypisać kilka takich przykładowych, bo w rejestrze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mamy rejestr takich wzorców, które sąd uznaje za niedozwolone. Dlatego wypisałem kilka takich naprawdę absurdalnych, żeby Państwu przytoczyć i pozwolę sobie przeczytać. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia także bez podania przyczyny. Tak, czyli co to w ogóle znaczy? Tak, zamawiamy jakąś usługę, tutaj w tej umowie było wskazane, że nie jest to równoznaczne z jej przyjęciem. Przecież to jest sprzeczne same w sobie. Skoro rozmawiamy, no to druga strona przyjmuje realizację danej usługi, tak? A drugie zdanie, tak jak wspomniałem, sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia także bez podania przyczyny. To nagle ja sobie mówię, zamówiłeś coś, okej, ale ja tego nie chcę robić, do widzenia. To jest przykład klauzuli abuzywnej. No i taki biedny człowiek podpisuje to, no bo nawet nie wie, co tam jest napisane, a się okazuje, że ta umowa tak go narusza jego interesy. No i może właśnie unieważnić takie postanowienia. Kolejna, taka już może bardziej jeszcze życiowa. Pasażer jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych ze zwrotem biletu na przejazd. Widzę, że też cię to rozbawiło, co? Nie, no... Niektóre no, są naprawdę genialnie wymyślone rzeczy. No, jedziemy sobie autobusem MPK i się nagle okazuje, że musimy zwrócić bilet i jeszcze pieniądze za ten zwrot. No kiedy to chyba ten usługodawca, tak? Ten przewoźnik powinien zapewnić nam takie gwarancje. No więc te postanowienia naprawdę są śmieszne, bo no, tacy pseudoprzedsiębiorcy często próbują tak naciągać biednych ludzi. I na szczęście gdzieś ten Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów cały czas wydaje postanowienia, którymi dodaje coraz więcej tych postanowień umownych, które są nieważne i ten rejestr rośnie. Można sobie go sprawdzić, może go w linku zamieścimy, więc Państwo, jeśli mają ochotę, proszę się zapoznać. Postaram się na dole. Tak, bo jakby on jest cały czas tworzony na bieżąco, czyli są kolejne orzeczenia i kolejne postanowienia są w nich dodawane i to jest katalog otwarty. Kodeks cywilny jakby nie zamyka tutaj konkretnych postanowień, są tylko takie ogólne przepisy, a cały czas tworzy się je na bieżąco poprzez praktykę sądową i uważam, że bardzo dobrze, no bo to jest strasznie słabe, że jedna strona narzuca nam jakieś warunki. Ale też zapamiętajcie Państwo, ogólne warunki umów wiążą, warto się z nimi zapoznać
i mieć świadomość, że możemy zostać przez drugą stronę zobowiązani do ich wykonania, no bo one też wiążą. To nie jest tylko jakiś tam zakres nieistotny i dlatego często jest napisany drobnym drukiem, więc jeśli Państwu się nie chce czytać, a nie dziwię się, to proszę skorzystać z usług prawnych, no bo naprawdę możemy wtedy się nadziać na coś niekorzystnego. To powiedz mi jeszcze, czy jeżeli znajdujemy takie kwiatki, to czy gdzieś jest jakaś strona państwowa, czy gdzieś, gdzie możemy takie coś wrzucić do sprawdzenia? Nie, właśnie chodzi o to, że to ten rejestr... Czy państwo coś takiego przygotowało w ogóle? To właśnie tak jak wspomniałem, to jest ten rejestr Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dobra, ale to mamy to zgłosić do tego Urzędu Ochrony Konsumentów? Nie, to właśnie działa tak, że trzeba wytoczyć pozew o to. Aha. I ten dane o postanowieniu to takie proste nie jest. No niestety. Jeżeli ja zostaję potraktowany tak z biletem MPK, no to przecież nie będę składał sprawy do sądu o to, że... No rozumiem. Jest głupi zapis, prawda? Tak, no ale no to wtedy możemy po prostu odmówić jej wykonania. Ale to wtedy też zadziała... W Urzędzie Ochrony Praw Konsumentów jest taki formularz, gdzie można zgłaszać. Tak, tylko to jest jeszcze inna procedura, ale generalnie ten pozew najczęściej cywilnie się to unieważnia. Aczkolwiek, jeśli na przykład jest taka sytuacja, że nie chcesz się wsądować, no to ja bym rekomendował po prostu zignorowanie takiej umowy. I ta druga strona wtedy musi nas zobowiązać do jej wykonania przez sąd i wtedy sąd to oddali, kiedy uzna, że to jest bez sensu. Znaczy, wiesz, no, mam przykład chociażby hipermarketu, gdzie chodzę. Hipermarket mnie na okrągło kantuje, po czym przychodzę, bo na przykład nie wiem, coś jest w promocji, czy coś jest w jakiejś cenie. Przychodzę potem do tego, żeby złożyć reklamację, bo przy kasie jej nie mogę złożyć. Mogę zrobić to dopiero przy dziale obsługi klienta. Przychodzę do działu obsługi klienta, mówię, tak, rzeczywiście, to panu oddajemy. No ale dobra, tego dnia mi oddano jakąś tam kwotę, powiedzmy, nie wiem, 15 zł na zgrzewce wody, czy jakiejś takiej innej rzeczy, tak? Ale jeżeli mam, no to dobra, ja się kapnąłem i zauważyłem to. A ile osób tego dnia zostało oszukanych, tak naprawdę, tego nie wiemy. A to jest powszechna praktyka, bo to chyba ta Biedronka się ostatnio przejechała na tym i obecnie można zobaczyć, że są takie wyświetlane informacje o tym, że tam oszukiwaliśmy, a teraz musimy taki komunikat zamieszczać. Tego szczerze mówiąc nie wiem, ale na pewno jest to powszechna praktyka i jest. Warto mieć to na uwadze. No jest to trudne udowadnianie tego, no bo zawsze te procesy sądowe są trudne, ale warto mieć świadomość, że możemy się przed tym bronić i też nie jestem tutaj specjalistą, wręcz mam tylko takie podstawowe doświadczenie, ale w sprawach frankowych się na to powołuję, bo często właśnie w tych sprawach frankowych, są teraz bardzo powszechne, powołuje się na te klauzule abuzywne, że gdzieś bank jednostronnie ukształtował ten stosunek zbyt dowolnie, a w dodatku nie poinformował o tych kredytobiorców o ryzyku indeksowym. No, to jest i często już... to jest jakby ten sama konstrukcja. To jest jeden wielki przekręt z frankami, no ale nie wchodźmy w ten temat. Nie jestem specjalistą, więc mogę tylko ogólnie do tego tematu to dodać, że gdzieś sprawy frankowe na tych klauzulach abuzywnych bazują i to jest fakt. Więc to w zależności jakie to jest przedmiot umowy. Wiadomo, że jeśli mamy kredyt frankowy na bardzo dużą wartość sporu, a umowę o bilet MPK, no... Ale na przykład nie znamy sprawy, bo ja po prostu na tym rejestrze zobaczyłem treść tego postanowienia. A może na przykład, nie wiem, tam było oszukanych 100 osób, które skorzystały z tych usług przewozu, no i zdecydowały się wnieść zbiorowy pozew. Może wtedy to miało więcej sensu. Może tak. Ale no sam tak, treść. Pasażer jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych ze zwrotem biletu na przejazd. Po prostu to jest jakieś absurdalne. No, ale wiemy o co chodzi. Emilu, powiedz mi, jakie ma znaczenie klauzul umownych w umowie? Jakie jest ich znaczenie? No podstawowe, bo właśnie te klauzule umowne kształtują stosunek. Klauzule umowne to po prostu te przepisy, te paragrafy w tych umowach, które ją regulują. Czyli jaki jest zakres obowiązków stron, jak można od niej odstąpić, w jaki sposób ją rozwiązać, w jaki sposób można z niej rozpatrywać spór, więc to jest bardzo kluczowe. I postaram się Państwu wskazać, jakie elementy, moim zdaniem, powinna zawierać dobra umowa. Więc tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, przede wszystkim podstawowe informacje. Określenie stron stosunku, określenie daty jej zawarcia, określenie adresu i najlepiej jeszcze numeru PESEL stron stosunku zobowiązaniowego. Myślę, że jest to niezbędne. Potem, w zależności od tego, czego dotyczy umowa, uważam, że istotny jest słowniczek wyrażeń umownych. Chodzi o to, że często umowy są specjalistyczne, dotyczą jakichś wąskich dziedzin, tak? Życia społecznego i słowniczek ma służyć temu, żeby pewne pojęcia wyjaśnić, w jaki sposób należy je rozumieć. Na przykład, nie wiem, pojęcie zleceniodawca należy w danej umowie rozumieć przez osobę, która zleca usługi dotyczące, nie wiem, marketingu, tak? Czyli wtedy mamy konkretnie pojęcie wyjaśnione
i to umożliwia lepszą interpretację umowy. Myślę, że istotne jest to, żeby konkretnie ustanowić przedmiot umowy, czyli czego ona dotyczy. Czyli na przykład ktoś chce mi zlecić, proszę prowadzić moje konto na Facebooku, firmowe, tak? To co ma na myśli? Czy w tym wypadku chodzi mu o to, że ja prowadzenie konta to jest zamieszczanie postów na tym koncie? Czy to jest odpowiadanie na pytania klientów, które się pojawią na tym koncie? No bo to zupełnie inna rzecz, tak? Rzucać posty to nie jest problem, tak? A odpowiadanie wymaga już specjalistycznej wiedzy i wiedzy tej, którą ma dany przedsiębiorca, którego to konto jest, prawda? Tak, właśnie no, przykładowo paragraf, nie wiem, jeden umowy. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług marketingowych, które ma polegać między innymi na i A, B, C, D, E, F, G. No właśnie, chciałem, żebyśmy to powiedzieli wyraźnie, bo czyli tutaj po prostu wymieniamy dane obowiązki, wtedy możemy się na to powoływać. Im więcej rzeczy napiszemy, tym umowa jest bardziej specjalistyczna, bo w ten sposób mamy bardziej precyzyjna. Tak, bardziej precyzyjna, a ogólność zawsze umożliwia kombinowanie. No tak to działa. No i później interpretacje w prawo i w lewo. Tak, a jeśli jest ustalone, coś napisane konkretnie, no to ciężko to obalić, tak? No bo mamy konkretny obowiązek i druga strona, jeśli chciałaby z nami się konfliktować, wchodzić w spór, no to jest już ciężej udowadniać to. No ma wyraźnie napisane, co więc ustalmy określony zakres obowiązków. No to skoro jedna strona ma świadczyć usługi marketingowe takie i takie i takie, to kolejny paragraf. Obowiązkiem zleceniodawcy jest wypłata wynagrodzenia w kwocie takiej i takiej do dnia tego i tego na rachunek bankowy taki i taki, tak? Czyli mamy konkretne obowiązki, nie jakieś wypłaty wynagrodzenia, ale jak, potem się zastanawiamy, a może tak? Nie, ustalmy wszystko konkretnie, szczególnie w zakresie przedmiotowym umowy, czyli to, do czego ona ma służyć, to musi być konkretnie ustalone. Wtedy nie ma żadnych problemów w takim podstawowym zakresie. Ktoś nie zapłacił, miał zapłacić do tego, w terminie takim, powołujemy się na to w pozwie i sprawa jest wygrana. Causa finita, sprawa skończona, tak? Najczęściej. Różnie bywa, ale zawsze się zabezpieczamy przed tym, kiedy umowa jest precyzyjna, a szczególnie w zakresie przedmiotowym. Myślę, że też istotna jest możliwość jej rozwiązania i odstąpienia od niej. Mam tu na myśli to, że często gdzieś druga strona się wywiązuje i może na przykład dać klauzulę, która umożliwia nam odstąpienie. Co prawda są ogólne przepisy o odstąpieniu w kodeksie cywilnym, gdzieś tam możemy się na to powoływać, ale zalecam Państwu zawsze zawrzeć to w umowie, bo jest wtedy to prostsze do dochodzenia. Czyli na przykład jedna strona nie realizuje obowiązku, to w ciągu 7 dni możemy odstąpić. Albo na przykład klauzule dotyczące siły wyższej, to też bardzo bym polecał. O co chodzi? Siła wyższa to jest jakieś zdarzenie nieprzewidywalne przez strony, które umożliwia odstąpienie od umowy. Na przykład mamy sytuację, w której jedna strona nie może świadczyć usługi. Na przykład, przypomnijmy sobie rok 2020, kiedy wybuchł COVID. I wtedy te klauzule siły wyższej były masowo stosowane. Czyli na przykład jedna strona miała świadczyć usługi dotyczące sprzedaży jakichś rzeczy stacjonarnie, a nagle okazało się, że sklep musi zostać zamknięty. Drugi dostawca towaru przyjeżdża z rzeczami i mówi, proszę mi za to zapłacić, nie obchodzi mnie to, że pan nie może tego sprzedać. Ale on mówi, no ale ja nie mogę tego sprzedawać, no bo mam zamknięty sklep i chcę od tej umowy odstąpić. Jeśli taka klauzula byłaby tam zawarta, to mógłby spokojnie odstąpić, no bo to jest siła wyższa. Nie zależy to od jednej strony i drugiej, tylko coś zewnętrznego wpływa na to, że umowy nie da się realizować i można ją rozwiązać. Są też przepisy kodeksu cywilnego, jest tak zwana klauzula rebus sic stantibus, tak zwanej nadzwyczajnej zmiany stosunków i ona ma już na szczęście swoje źródło właśnie w prawie rzymskim, stąd mówiłem, że ich bardzo duże dokonania w zakresie prawa cywilnego, ale chodzi o to, że często jednak już jest to trudniejsze, bo to trzeba uzasadniać przed sądem, a mamy coś na umowie, składamy oświadczenie i kończymy stosunek. Więc pamiętajmy przepisy dotyczące wypowiadania, ale też odpowiedzialności stron. Na przykład możemy zawierać postanowienia dotyczące kar umownych za jakieś niewykonanie. Oczywiście pamiętajmy o proporcjonalności, żeby znowu się nie okazało, że ta umowa jest adhezyjna, czyli naruszająca. Jedna strona płaci 5000 kary umownej, druga wcale, albo 100 zł, tak? Nie, właśnie żeby to było równorzędne. Ale te kary umowne też są w porządku, bo umożliwiają nam dochodzenie właśnie niewykonania tej umowy poprzez po prostu karę umowną. I wtedy nie musimy ciągnąć całego procesu, znosić powództwa, czekać na wyrok, iść do komornika, tylko ściągamy kasę z kary umownej. Jeśli druga osoba twierdzi, że nie należy nam się to, no to ona to uzasadnia. Podpisała ten dokument. Czyli w takim wypadku z taką umową idziemy do komornika od razu w celu wykonania? Nie, właśnie wyegzekwowanie jej? Umowę, zmusić do wyegzekwowania umowy może sąd powszechny.
Czyli tak i tak musimy drogę sądową przejść, ale jest to dużo prostsze, bo mamy wyraźnie karę umowną wpisaną. Nie, właśnie chodzi o to, że jeśli on dalej nie chce zapłacić tej kary umownej, to nie możemy tak po prostu pójść do komornika z karą umowną. Mhm. Chyba, że nie wiem, jest to w jakimś akcie notarialnym, który jest tytułem wykonawczym. To już w ogóle troszkę skomplikowany temat, ale chodzi o to, że no, komornik działa tylko na podstawie sądu albo innego dokumentu, który tam w przepisach postępowania cywilnego jest określony jako tytuł egzekucyjny, a następnie wykonawczy. No i na przykład jest to akt notarialny, który może być tytułem wykonawczym. To wtedy okej. Okay. Więc to też zależy, ale co do zasady jednak to musi być proces sądowy i musi być wyrok stwierdzający obowiązek zapłaty. Ale kiedy mamy taką karę umowną, to na pewno prościej nam tego dochodzić. Zapłaty takiego wynagrodzenia, albo po prostu możemy prosto tego żądać. A tak to musimy jeszcze przed sądem uzasadniać wysokość żądania i tak dalej. A tu mamy wprost napisaną kwotę. Czyli niektóre poważniejsze umowy warto zawierać przez akt notarialny. Oj, zdecydowanie. Myślę, że możemy o tym też powiedzieć. Miałem taką sytuację. Była sytuacja tego typu, że samochód mój został uszkodzony przez pewnego człowieka, który miał zwrócić mi pieniądze za to, co tam zrobił. No i w końcu okazało się, że no, samochód był na tyle uszkodzony, że nie nadawał się do jeżdżenia. I w końcu skończyła się sytuacja, że w ten sposób, że pana musiałem podstawić pod ścianą, mówiąc wprost, albo ja to zgłaszam na policję i wtedy będzie ciepło. No bo była sytuacja w ogóle podbramkowa, tam on jechał nie swoim samochodem, jeszcze z tablicami rejestracyjnymi przymieszał, coś tam, jakieś inne kombinacje, na ocenie było zapłacone, coś tam jeszcze. Albo po prostu odkupuje ode mnie ten mój samochód po cenie rynkowej. I skończyło się tym, że poszliśmy do prawnika, została spisana umowa właśnie. Taka od razu z tym aktem wykonawczym, tak? To się dobrze mówię? To tytułem egzekucyjnym wykonawczym. Tytułem egzekucyjnym, czyli gość został postawiony pod ścianą. Albo ode mnie to kupuje, albo ja z tym idę bezpośrednio z tą umową po tam umówionym czasie, tam chyba o 2 tygodnie, do komornika i komornik od niego już wyciągnie te pieniądze za pojazd. Tak, generalnie po prostu komornik musi działać na podstawie tytułu egzekucyjnego, a następnie wykonawczego. Ciekawostka, bo to też może być tobie potrzebne. No, tytuł wykonawczy to właśnie tytuł egzekucyjny, który ma klauzulę wykonalności i dopiero na tej podstawie komornik może działać. Najczęściej są to wyroki sądowe, ale no nie zawsze. Często te akty notarialne mają taką możliwość, więc jeśli chcemy naprawdę bardzo dobrą umowę i taką już specjalistyczną, to zalecam zasięgnięcia porady notariusza. Tym bardziej, że ma doświadczenie i nią będzie starał się, żeby ta umowa nie była dyskryminująca. Tak. Więc to jest oczywiście o wiele bardziej kosztowne. I nie wspomniałem o tym, ale myślę, że w takich naprawdę bardzo ważnych kontraktach warto korzystać z usług notariusza. Więc notariusz nie tylko przenoszenie nieruchomości, tak naprawdę notariusz może sporządzić każdą umowę, naprawdę każdą, najprostszą umowę zlecenia, tak? Ale no wiadomo, że nie jest to konieczne i ludzie unikają tutaj kosztów notarialnych, ale jeśli kontrakty są poważne, zalecam do zasięgnięcia porady notariusza. Ja tylko tak właśnie mówię przy takich umowach powszechnych, głównie, dlatego właśnie mówię o takich podstawowych rzeczach, które możemy trochę się naciągnąłem na coś specjalistycznego, ale... Nie, w sensie, tak jak mówię, zawsze możemy zawierać umowę notariusza, ale tak chciałem Państwu poradzić takie praktyczne porady do naszego codziennego życia, no bo raczej przy każdej umowie nie idziemy do notariusza. Dlatego są sytuacje, gdzie warto to zrobić. Tak, ale wystarczy często dobra pisemna umowa, żeby naprawdę się dobrze zabezpieczyć, napisana przez prawnika, no ale notariusz to dodatkowe zabezpieczenie, ale też dodatkowe koszty. Więc jeśli Państwo chcą tutaj unikać dużego wydatkowania, to warto mieć to na uwadze. Więc tak jak mówię, klauzula wcześniej siły wyższej, istotna, ale też na przykład mało kto ma taką świadomość, jest coś takiego jak klauzula prorogacyjna. Co to za dziwna nazwa? Klauzula prorogacyjna zastrzega właściwość danego sądu do rozpoznania sporu. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawa instytucja. Oznacza to, że strony mogą do danego stosunku ustanowić konkretny sąd jako właściwy do rozpoznania sporu. Najczęściej po prostu to brzmi w ten sposób, że sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd powszechny, nie wiem, w centrum w Lublinie. Sąd rejonowy w Lublinie, Lublin Zachód w Lublinie i tak dalej. Więc wtedy od razu mamy konkretny sąd, który to będzie rozstrzygał i to jest przydatne, bo jeśli na przykład tego nie zastrzegamy, to musimy pozywać z ogólnych przepisów kodeksu postępowania cywilnego, czyli tych ogólnych przepisów o właściwości. Jeszcze taka najbardziej podstawowa zasada z czasów rzymskich głosi, że actor sequitur forum rei, czyli powód podąża za pozwanym, czyli musimy pozwać do tego sądu, gdzie miejsce zamieszkania ma pozwany.
Czyli na przykład pozwany byłby w Gdańsku, w którym mamy jakąś umowę elektroniczną, to pozywamy go przed sądem w Gdańsku. Oczywiście są jakieś inne przepisy szczególne, które na przykład określają właściwość wyłączną i w jakichś stosunkach na przykład ze spółką, to tam, gdzie jest siedziba spółki i tak dalej. Tak. Więc to jest też wygodne. Z takim zapisem. Ale zawsze ta prorogacyjna klauzula od razu ustanawia jakiś konkretny sąd, na przykład naszego miejsca zamieszkania, tak? I nie musimy jeździć na drugi koniec Polski. Tak. Na sprawę sądową, albo nie wiem, uczestniczyć w niej zdalnie, bo są takie możliwości. Tylko wprost idziemy do naszego sądu, więc klauzule prorogacyjne warto pamiętać, a mało kto o tym słyszał, więc możemy ustanowić konkretny sąd właściwy do rozpoznania sporu. Ta wcześniejsza formułka, którą powiedziałem, ona gdzieś tam istnieje, więc Państwo na pewno sobie to znajdą. I myślę, że też ważne, żeby były na pewno podpisy. Konkretnie, kto jest jako stroną stosunku, no i podpisy, czyli oświadczenia woli. Zarówno w formie zwykłej, pisemnej, ale też elektronicznej. I zaraz pewnie też powiemy coś o podpisach elektronicznych. Tak, chyba zaraz do tego też przejdziemy. Emilu, powiedz mi, jak prawo reguluje umowy zawierane drogą elektroniczną? Jak to w ogóle wygląda? Bo teraz coraz częściej się z tym spotykamy, że zawieramy z kimś, kto nie wiadomo gdzie właściwie jest na świecie, umowę właśnie w ten sposób. No tak, no Rzymianie raczej nie przewidzieli internetu. Chyba jeszcze tego nie wymyślili, chociaż dużo rzeczy wymyślili. Dużo rzeczy wymyślili, no ale właśnie gońcem i koniem może. Tak, ale raczej nie spodziewali się tego, że powstanie internet i to, że takie umowy będzie można zawierać elektronicznie. I tak, jest taka możliwość. Umowy również zawierać możemy w formie elektronicznej. Co więcej, sam kodeks cywilny stanowi, że takie umowy mają równorzędną moc jak umowy pisemne, tak? Czyli taka umowa w formie elektronicznej jest tak samo ważna. I te zmiany zaszły w 2016 roku, wtedy weszła ustawa nowelizująca kodeks cywilny i na tej podstawie tych przepisów podpis elektroniczny jest równorzędny z formą pisemną. Czyli jak mamy taką sytuację, że mamy jakichś dwóch przedsiębiorców, na przykład w takim stosunku gospodarczym, i oni wzajemnie wysyłają sobie umowy podpisane podpisem elektronicznym, nie ma żadnego problemu, umowy tak samo wiążą, jakbyśmy je podpisali fizycznie. Jeśli ktoś nie chce korzystać z podpisów elektronicznych, po prostu można sobie przepisać odpisy umów i je wzajemnie podpisać. Też będzie to wiązać, jeśli nie chcemy się spotykać osobiście. Czyli wystarczy na przykład, że dostanę skan podpisanej umowy, tak? Tak, żeby to jednak był gdzieś ten podpis faktycznie widoczny, że strona złożyła to oświadczenie woli. Ale tak jak mówię, podpisy elektroniczne. Jeśli Państwo są przedsiębiorcami, warto założyć sobie podpis elektroniczny i można tak kontraktować bez problemu przez drogę elektroniczną. Informatyzacja w prawie idzie coraz bardziej w każdej dziedzinie życia. Myślę, że COVID strasznie wpłynął na informatyzację, tak. Bo od tamtej pory mamy właśnie taką możliwość prowadzenia rozpraw zdalnych i wcześniej tego nie było w ogóle, a teraz jakieś przesłuchania świadków, często takiej czynności są w formie elektronicznej, więc no świat będzie się zmieniał, tak? Będziemy coraz bardziej przechodzić do sieci. No ty jesteś informatykiem, to jeszcze bardziej się na tym znasz. No, to prawda. Ale na pewno tego nie unikniemy. Myślę, że niedługo też wszystkie czynności w urzędach są takie plany, żeby były w formie teleinformatycznej. Na pewno niektóre rzeczy będą musiały pozostać tradycyjne, ale ta informatyzacja następuje i w obrocie gospodarczym jak najbardziej też. Tu jako żart przypomnę coś takiego, dawaj, że ostatnio spotkałem się z czymś takim, że pismo wysłane do urzędu w czasach COVID-u w postaci e-maila musi poczekać 14 dni, ponieważ musi się odkazić. Serio? Autentycznie spotkałem się z takim czymś. A może kawa zaparzyć? Że 14 dni trzeba poczekać. Ja rozumiem na list, no bo on tam, no dobra, mógł zabierać może kawa się musi zaparzyć, coś takiego. Spotkałem się z tym, że facet, który ten brał umowy, to w gumowych rękawiczkach prasował żelazkiem pisma, żeby były odkażone, no bo żelazko wszystkie zarazki usunęło. A jakby się spaliła? Mógłby być problem. Także takie różne tam hece były. No ale, no, ale informatyzacja idzie do przodu w każdej sferze życia. Pod prawie tym względem również. Akurat uważam, że to jest dobre, chociaż... No, miałem Cię zapytać, co sądzisz o tej informatyzacji, bo Ty masz tu większą wiedzę. Czy wszystko idzie do sieci? Prawo, informatyka, nie wiem. Znaczy, jeżeli chodzi o zawieranie umów, tego typu rzeczy, uważam, że jak najbardziej jest to dobre rozwiązanie. Nie do końca uważam, że wejście w cyfrowy pieniądz i wszystko odnotowywanie jest dobre. Na pewno nie jest dobre dla takiego szarego człowieka. Bo są dziedziny życia, doskonale wiesz, że chociażby budowlane różnego rodzaju usługi, no fachowcy niekoniecznie się chcą rozliczać
w formie cyfrowej, tak? Że przelew na bankowy czy coś, tylko chcą gotówkę. Mhm. I jak ktoś mi mówi, że uda się uciec od gotówki, uważam, że głupoty mówi. Bo jeżeli nawet gotówka zostanie całkowicie u nas wyeliminowana, my znajdziemy sobie inny sposób rozliczania się. Pewien stary fachowiec od układania płytek w łazience mówi, że u niego tak naprawdę cena od 25 lat się nie zmieniła. Dniówka kosztuje dwie flaszki i tyle. No tak, dobrowolność w stosunku. Nie ma problemu. Cały czas cena jest od 25 lat tak sama, a że alkohol poszedł w górę w tym czasie. Taki temat. No wymiana, podstawowa forma umowy, czy wymiana. Więc tak naprawdę uważam za głupotę wyeliminowanie gotówki, bo przejdziemy na inne środki płatnicze. Ja też uważam, że gotówka jest emanacją wolności i jednak to także daje nam możliwość. Pod tym względem, no takie jest moje zdanie. Tak. A jeszcze a propos tej informatyzacji, to kiedyś przeglądałem Facebooka i właśnie jakiś taki przedsiębiorca złożył ofertę w Facebooku, że szuka pracownika budowlanego, to chyba było rok temu, za 10 zł za godzinę zaproponował. No i ktoś napisał komentarz, że za taką stawkę to mogę tylko zdalnie. No to też dobre. Emilu, powiedz mi jeszcze, jakie są obowiązki firm dotyczące ochrony danych osobowych? Bo te dane przecież też są umieszczone na umowach, a firmy mają dużo większe pod tym względem nazwę obciążenia prawne niż osoby zobowiązania. Zobowiązania. Tak, to prawda. Wszyscy kojarzymy słynne rozporządzenie RODO, tak powszechnie znane. Tak właśnie to członkostwo w Unii Europejskiej, to, że jesteśmy państwem członkowskim Unii, no wymusza na nas stosowanie również prawa Unii Europejskiej. I jednym z tych obowiązków są przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, które całkowicie się zmieniły. Różnica jak najbardziej ogólnie polega na tym, że możliwość uzyskania danych osobowych jest coraz bardziej trudna. Tak już wspominaliśmy, są jakieś dane wrażliwe, różne kategorie danych. I po prostu te dane osobowe muszą być chronione. I to nakłada na przedsiębiorców duże obowiązki. Też przepisy dotyczące danych osobowych nie reguluje tylko rozporządzenie, ale również przepisy krajowe, jest specjalna ustawa o ochronie danych osobowych. No tak. I właśnie ona wynika, jest jakby implementacją tych rozporządzeń, czyli takim dostosowaniem do naszego porządku tych rozporządzeń. I tak wielkim prostym uproszczeniu, troszkę to źle brzmi, ale w takim uproszczeniu, żeby zrozumieć, o co chodzi, to generalnie po prostu najczęściej przedsiębiorca jest administratorem danych osobowych, przetwarza je, więc musi je chronić i musi poinformować kontrahenta, że przetwarza jego dane osobowe, że może cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. No i musi spełnić ten obowiązek informacyjny. Dlatego w praktycznie każdej umowie Państwo pewnie gdzieś tam z tyłu widzieli, że że zgadzamy się, żeby administratorem moich danych osobowych był taki podmiot i tak dalej. Nawet wziąłem sobie jedną umowę, jest specjalny paragraf o tym, że ochrona danych osobowych, tak? No jest napisane, że administratorem danych jest zleceniobiorca. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia wykonanie umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie prawdziwych danych osobowych. Przetwarzane dane osobowe ważne, istotne, przetwarzane są w celu zawierania umowy i realizacji usług oferowanych w klubie i tak dalej, również w celach marketingowych oraz w celu umożliwienia komunikacji. Dane osobowe nie są uzgadniane innym podmiotom dla celów marketingowych. No więc po prostu jeszcze taki istotny punkt, że każdy klient ma prawo żądać od zleceniobiorcy dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych. Więc tak jak mówię, to jest najczęściej obowiązek informacyjny. Często chcesz coś powiedzieć, to dawaj. Tak, bo tutaj taka ciekawostka też z życia. Ja mam sporo takich różnych ciekawostek. Któregoś razu pewien bank, z którego usług nie korzystam już od 5 lat, no, zaczął do mnie mocno wydzwaniać, proponując mi swoją ofertę. I ja w takim razie odebrałem kolejny telefon i powiedziałem, że po pierwsze, proszę o usunięcie moich danych. Ja nie życzę sobie, aby kolejne takie telefony do mnie były. Tu powołałem się na ustawę o RODO. Po drugie, prosiłem o usunięcie moich danych osobowych, ponieważ od 5 lat nie jestem ich klientem. I tu zostałem poinformowany, że nie ma takiej możliwości. Że skoro 5 lat temu byłem ich klientem, to już po wieki wieków enter, oni moje dane muszą mieć i nie mogę ich usunąć. Nieprawda. Przepisy umożliwiają ochronę danych osobowych, więc wprowadzono cię w błąd. No było to działanie niezgodne z prawem. Przez przepisy RODO dane osobowe są bardzo chronione.
To ma dwie strony medalu, są przeciwnicy, zwolennicy. Zwolennicy mówią, są moje chronione dane osobowe, nikt do mnie nie wyzwania, więc to jest tak, ty o tym mówisz, mam spokój. No, przeciwnicy tej koncepcji mówią, że trudniej jest dochodzić pewnych informacji, uzyskać, nie wiem, chociażby na potrzeby ścigania jakichś przestępstw, dochodzenia swoich roszczeń, pozwy, tak jak mówiłem, jakieś dane. Więc strony są dwie, zawsze są plusy i minusy. No ale osobiście wydaje mi się, że jest to dobre, tylko żeby to było faktycznie przestrzegane. Niestety kultura prawna jest na razie na niskim poziomie i gdzieś nie jest to respektowane, a jeśli chce się już faktycznie coś ustalić, to ciężko przez to dojść do jakiejś informacji, więc na razie wydaje mi się, że przejściowo to czasami przynosi dużo negatywnych skutków, ale z czasem myślę, że kultura prawna wypracuje. Tak, to się wypracuje. Powoli. Tylko trzeba czasu, to jest proces ewolucyjny. Dokładnie. Ale pamiętajmy, że zawsze ten obowiązek informacyjny musi być spełniony, no i te nasze dane muszą być chronione, tak? I pamiętajmy o tym. Dokładnie. Emilu, jakie strategie negocjacyjne zalecasz w momencie, kiedy mamy przygotowywać i później podpisywać umowę z klientem? Okej, a z klientem czy ogólnie z kimkolwiek? Znaczy, no, generalnie podkreślam tutaj z klientem, dlatego, bo często ten kanał oglądają przedsiębiorcy, jest dla przedsiębiorców i dla nich przede wszystkim te rzeczy, które w dzisiejszym odcinku się pojawiają. Znaczy, no, z jednej strony jesteśmy wszyscy konsumentami, ale też przedsiębiorcami. A z drugiej strony no, jest to kanał dla przedsiębiorców, więc tutaj jak mamy to wynegocjować? Rozumiem. No więc wydaje mi się, że na początku zastanówmy się, po co zawieramy tę umowę. Tak, przepraszam, jeszcze wejdę Ci słowo, bo jeszcze mamy sytuację B2B, czyli między działalność. Jednym przedsiębiorcą a drugim. No to już takie szczegóły. Generalnie chodzi o zawieranie kontraktowanie. No to wydaje mi się, że na początku zastanówmy się, po co tę umowę chcemy zawrzeć. Zastanówmy się, po co się tu dzisiaj spotkaliśmy. Po to, żebyś Ty miał kolejny fajny odcinek i żebyś rozpromował moją osobę i żebym ja miał możliwość wypowiedzieć się przed mediami, utworzyć swój wizerunek, wybudować pomnik. Zachować nieśmiertelność. Tak. Takie już filozoficzne koncepcje, ale generalnie możemy szukać kolejnej korzyści. Wiesz, wszystko zależy od naszej kreatywności, ale rozumiecie Państwo, o co chodzi. Czyli zastanówmy się, po co my chcemy to robić. Jaki jest tego sens. Potem ustalmy za co. Czyli jeśli, tak jak mówimy, w naszym przypadku jest to pewna taka wymiana nie korzyści materialnych, ale innych. Korzyści niematerialnych. Tak, korzyści takich niematerialnych, tak. Więc po prostu zastanówmy się, dlaczego tę umowę zawieramy. Potem, żeby ją sensownie ukształtować, zalecam skorzystanie z usług prawnika, bo gdzieś te wzory w internecie oczywiście są, ale często są bardzo ubogie, proste i potem są problemy. Więc jeśli Państwo chcą zawrzeć dobrą umowę, prawnik, kancelaria albo po prostu jakieś usługi prawne, żeby ktoś sporządził tę umowę jakoś sensownie pod nasze korzyści. Mówimy mu po prostu, czego potrzebujemy, a on dostosowuje to na język prawny i tworzy sensowną dla nas umowę. Prawnicy często mają duże doświadczenie w tym, mają dużo wzorów konkretnych umów, mogą dzięki temu naprawdę sporządzić coś porządnego, więc taka umowa umożliwi nam przede wszystkim to, jak już jesteśmy przedsiębiorcami, żeby była dla nas korzystna, ale też żeby nie krzywdziła tej drugiej strony na tyle skrajnie, żeby ona potem mogła się bronić przed sądem, podnosić, że jest to nieuczciwa umowa, żeby ta umowa nie była adhezyjna. A z drugiej strony, kiedy my jesteśmy konsumentami, to nie dajmy się tak łatwo naciągnąć na jakąś adhezyjną umowę, tylko starajmy się walczyć o swoje, a nawet jak jest ciężko, no to właśnie negocjować to przez prawnika, o ile nam zależy na tym kontrakcie, albo po prostu odpuścić, bo naprawdę nie warto podpisywać umów, które nas krzywdzą. I do tego to nikt na Facebooku by nie był. W sumie. Adhezyjny Facebook zdominował rynek, no co ja poradzę. No i ustalmy, jakie mamy oczekiwania. No proszę Państwa, przecież wszyscy wiemy, że musimy wiedzieć po co, tak mówię. Jakie są nasze oczekiwania, jak ją wykonamy. Ustalmy, kiedy chcemy ją przestać wykonywać. Czyli takie, tak mówiąc kolokwialnie, po ludzku zastanówmy się, po co my to zawieramy. Dlaczego jest nam to potrzebne. No i tak już wspomniałem, pamiętajmy, że jako ta osoba fizyczna w tych stosunkach z przedsiębiorcą jest ona słabszą stroną i ma większe uprawnienia, więc jak jesteśmy przedsiębiorcą, to starajmy się, tak jak mówiłem, nie krzywdzić za bardzo, bo może się to dla nas źle skończyć, a jeśli jesteśmy osobą fizyczną, pamiętajmy, że przysługuje nam to uprawnienie, że nie jesteśmy profesjonalistami, więc druga strona musi szanować nasze prawa. Tutaj wcale nie do końca jesteśmy słabsi, będąc w stosunku do przedsiębiorcy, bo jego też działania regulują odpowiednie przepisy. Dosyć często spotkałem się ostatnio z taką sytuacją, kiedy pewien przedsiębiorca właśnie przygotował taką umowę, gdzie klienta zobowiązywał do nie wiadomo czego, a sam do niewielu rzeczy się ten... No bo domyślnie on musi to wykonać, bo obowiązuje go to prawo spółek, prawo dotyczące przedsiębiorców i tak dalej, i tak dalej. Tak się tłumaczył. No słabo, no bo ta umowa wyraźnie powinna być
obowiązujące obydwie strony, a nie w domyśle odwołujące się do jakichś rzeczy, prawda? Dlatego, tak jak mówiłem, to już ten wcześniejszy cały wątek tych umów adhezyjnych, że możemy, dokładnie, nieważne jest to postanowienie umowne, albo całą umowę, jeśli jest jakaś mocno sprzeczna, nawet z prawem, tak? Więc no, dlatego mówię, no nie można jedną stronę swobodnie kształtować. Mamy, tak jak na początku mówiliśmy, równorzędność podmiotów, czyli podmioty są no, równorzędne w stosunkach roszczeń cywilnoprawnych, ale ta równość często nie przejawia się w faktycznej tej równości, kiedy jedna strona narzuca. Ale to za to wiąże się z tym, że druga strona może bardziej się dzięki temu bronić. Więc to też myślę, że jest ważne w tych negocjacjach. No i znajdźmy dobrego partnera negocjacyjnego, żeby to był człowiek, z którym da się dogadać. Często ciężko to przewidzieć, ale no, to już takie aspekty psychologiczne, myślę, że wchodzą w grę. Dokładnie. Jeżeli wyniknął między nami spór. Między nami? Może między dwiema stronami umowy. O, jak ładnie mówisz już. No. Tak, już zaczynam od ciebie łapać ten język prawniczy. Panie mecenasie, pozwolisz, że tak... Jeszcze trochę do mecenasa, ale... Dobrze. Dobrze, panie mecenasie. Dobrze, to w takim razie, jeżeli mamy spór między dwoma stronami umów, to jak to wygląda? A jak to będzie po łacinie? Zrobić? O nie! Naciągasz mnie na bardzo dużo rzeczy. Chociaż trochę łaciny też liznąłem. No dobrze, no to mamy spór, tak? Na przykład jakieś najlepiej przykłady, bo ja zawsze uważam, że przykłady uczą. Exempla docet, tak? Po łacinie. A, widzisz. I ty brute contra me? Przeciwko tobie, Brutusie, jak nie. Ale kości zostały rzucone, ale a jak to jest? Dokładnie. Więc teraz powiem, wyniknął spór, tak? I co możemy w takiej sytuacji zrobić? Dajmy jakiś przykład, już bez łaciny. Mamy po prostu umowę zlecenia, tak? Czyli ktoś tam miał świadczyć usługi marketingowe, druga osoba ich nie świadczyła i nagle dzwoni, ja nie będę świadczył, bo nie wypłaciłeś mi wynagrodzenia, albo jest ono za niskie i ja nie chcę rozwiązać tę umowę. No i nagle się pojawia problem. Moim zdaniem najlepiej takie stosunki rozwiązywać polubownie. Zawsze uważam, że zgoda buduje. Więc na przykład zadzwońmy do takiego kontrahenta, zaproponujmy ugodę, powiedzieć, dobra, to rozwiążemy tę umowę, ale zapłać mi tam 500 zł, no bo musiałem stracić na koszty, nie wiem, tego marketingowania, tobie już świadczyłem trochę usług i rozstańmy się w pokoju, nie róbmy sobie problemów. Więc proponujmy ugody. Druga strona może być nieugięta, więc możemy, nie wiem, zaprosić ją do negocjacji z mediatorem, tak, żeby jakieś wspólne stanowisko wypracować przy jakiejś osobie trzeciej, która będzie bezstronna. To jest tak zwane już postępowanie mediacyjne, czyli mediator stara się pogodzić te strony zwaśnione ze sobą, wypracować jakieś porozumienie. To uważam, że też jest w porządku, bo wiadomo, że kiedy jest duża doza konfliktowości między tymi osobami, kiedy ta psychologia gdzieś działa negatywnie, to oni nie są skłonni do porozumienia. A taka trzecia osoba może w miarę obiektywnie, o ile możemy stwierdzić, że obiektywizm istnieje, jakoś ten spór rozwiązać. Jeśli ta opcja również nie wypali, bo ktoś jest nieugięty, nie odzywa się, nie odpowiada, no to zostaje nam tylko spór sądowy, ale nie do końca, bo zawsze przed każdym postępowaniem sądowym wymogiem formalnym jest wysłanie wezwania do zapłaty. Kodeks postępowania cywilnego to reguluje, w artykule 187, że właśnie musimy spróbować polubownie ten spór rozwiązać i to sądowi przekazać. Bardzo zasadna instytucja, bo może się okazać, że ktoś zapłaci i nie musimy zapychać sądu kolejnymi sprawami, ale jeśli to wezwanie nie chwyci, a bardzo często jednak jest ignorowane, no to wtedy wnosimy pozew. Więc, jak wspomniałem, pamiętajmy, że spróbujmy spór rozwiązać polubownie, a jak nie, no to już niestety droga sądowa, która jest ryzykowna i często nieekonomiczna dla takiego zwykłego człowieka, mówiąc o jego dobrze. Bo po prostu no jest, musi zapłacić koszty porady prawnej, koszty usługi prawnej, całej obsługi prawnej. Ponadto narażony jest też na przegraną. No bo wiadomo, że druga osoba również może korzystać z porady prawnika i tak naprawdę od sądu zależy, kto miał zasadność, komu przyzna zasadność tego roszczenia, tego żądania. I wtedy, kiedy przegrywamy, jesteśmy narażeni jeszcze na koszty sądowe, czyli te koszty prowadzenia postępowania, potem koszty na przykład egzekucji komorniczej, kiedy dalej nie płacimy. I nagle się może okazać, że z 1000 zł robi się 10 tysięcy. Takie naprawdę sytuacje są, bo dochodzą jeszcze jakieś odsetki za opóźnienie. No tak. Odsetki, koszty różnego rodzaju, finanse związane właśnie z działaniem sądu, to naprawdę działa na niekorzyść. Dlatego pamiętajmy, zgoda buduje, nie wchodźmy w procesy. Tym bardziej, że narażamy się jeszcze na ryzyko niewypłacalności. Bo może się okazać, że pozywamy o nasze 10 tysięcy złotych. I
albo nawet o te 1000 złotych, proste 1000 złotych, niby prosta sprawa. Potem dochodzą te wszystkie odsetki, koszty. Wygraliśmy sprawę, gość ma łącznie zapłacić już u komornika 10 tysięcy. No bo tak jak mówiłem, odsetki za opóźnienie, koszty zastępstwa procesowego, czyli całej kancelarii, która nas reprezentowała. Następnie koszty sądowe, tak? I potem koszty egzekucji komorniczej, no bo on też musi swoje wziąć. No i nagle się okazuje, że z tego 1000 robi się już 10 tysięcy, tak? No i to jest problematyczne i nagle komornik idzie i się okazuje, że gość nie ma nic na koncie, że nie pracuje, że nie ma żadnych środków w papierach wartościowych, że nie ma żadnych nieruchomości, nic. I nagle komornik umarza postępowanie egzekucyjne i mówi: no panie Macieju, przykro mi, no nie mogę ściągnąć, jak będzie coś, to wznowię postępowanie. I jeszcze nagle ty musisz zapłacić za koszty sądu, komornika i wszystkich, którzy podjęli czynności, a nie uzyskałeś nic. Przykre, ale prawdziwe i bardzo poczęsta praktyka. Bo gdzieś widziałem to w praktyce, że często niestety egzekucje są nieskuteczne, bo jest taka kultura prawna, że unika się tych egzekucji. No. Jeśli ktoś nie chciał płacić, to będzie robił od początku, to robi wszystko, żeby nie zapłacić i mimo całej machiny państwowej jest ciężko uzyskać te pieniądze. Tutaj jeszcze jedną rzecz warto zaznaczyć, bo spotkałem się w praktyce z czymś takim, że na przykład zawierana jest umowa o wykonywanie jakichś rzeczy co miesiąc. No na przykład, nie wiem, w moim wypadku prowadzę agencję kontentu, no to czyli są pisane jakieś teksty co tydzień dla danej firmy, tak? I teraz, jeżeli według umowy mam napisane, że najprędzej można zerwać tą umowę po 3 miesiącach, a klient już po 1 miesiącu nie płaci, to ja nie mogę nie pisać tych tekstów przez następne 3 miesiące. Bo ja jestem zobowiązany umową do wykonywania tej umowy, mimo tego, że klient mi nie płaci. Dlatego, tak. A często jest tak, że po miesiącu, a nie było faktury, nie jest opłacona, no to przestajemy. No nie. Podpisałeś umowę, w której się zobowiązałeś, że czas na zerwanie umowy jest 3 miesiące. Dlatego właśnie mówiłem o tych klauzulach umownych, że zawsze odpowiedzialność stron i prawo odstąpienia od umowy. No bo tak. Są też ustawowe prawo odstąpienia, ale zawsze z kodeksu ciężej coś wyegzekwować niż z umowy. Dlatego jeśli mamy w umowie napisane konkretne postanowienia, które nie są dyskryminujące dla drugiej strony, możemy śmiało z nich korzystać. Możemy napisać w umowie, czy taką dobrą konstrukcją w tym wypadku byłoby coś takiego, że jeżeli poprzednia faktura nie została opłacona za poprzedni miesiąc, to automatycznie nie jesteśmy zobowiązani do świadczenia dalej umowy? No moją prawniczą intuicję jak najbardziej, że odstępuję od umowy, bo druga strona nie spełnia swojej części umowy. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo też się z tym bardzo często spotkałem. Nie wiem jak ty, ale ja jak kupuję cokolwiek w internecie, szczególnie na, no bo co innego jest Allegro na przykład, gdzie mamy program ochrony kupujących, więc do kwoty 1000 zł, sam korzystam, więc wiem, jestem chroniony. Mój interes jest chroniony. Zdarzały mi się takie sytuacje, że coś kupiłem, okazało się, że no, nie było tego, co kupiłem, nie dostałem po prostu przesyłki w ogóle. No, zgłosiłem to na policję, po 3 miesiącach dostałem tą kwotę, którą wpłaciłem, bo program ochrony kupujących mnie obejmował. Inna sytuacja jest w wypadku, kiedy kupuję coś w zwykłym sklepie internetowym. Spotkałem się z taką sytuacją, tu akurat do mnie tacy klienci przychodzą, którzy mówią, wiesz co, bo u mnie ktoś mało ludzie kupują. Mówię, dobrze, to pokaż mi adres swojego sklepu, ja zobaczę, w czym jest problem. Wchodzę na dany adres, okazuje się, że tam w ogóle nie ma informacji, kto jest sprzedawcą. Nie ma ani imienia, ani nazwiska, ani nazwy firmy. Jest tylko jakiś sklep nazywający się, nie wiem, nie chcę teraz wymienić prawdziwego sklepu i prawdziwej strony. No, pływająca meduza.pl na przykład. Okay. Mam nadzieję, że nie ma takiej strony, że tak to przepraszam, to przypadek, wymyśliłem to na bieżąco. Więc mamy pływającą meduzę.pl, gdzie jedyny kontakt jest na kontakt małpa pływająca meduza.pl. Nie ma telefonu, nie ma nic, nie ma żadnych danych. No nie chce się, no mówię jako osoba zwykła. No, nie chce się wtedy. Ja teoretycznie, ja w takich sklepach po prostu nie kupuję. No bo ja nie czuję się bezpiecznie w tym momencie, no bo zakładam, że może jednak być taka sytuacja, że będę chciał złożyć reklamację albo nawet zapytać, gdzie moja paczka. A nie ma telefonu żadnego. Nie ma adresu żadnego.
No to myślę, że to jest taka kwestia marketingowa, tak jak mówisz, no zniechęca to. No tak, ale z drugiej strony, czy nie jest tak, że tutaj teoretycznie sprzedający jest zobowiązany do zamieszczenia takich informacji? Tutaj podpowiem taką ciekawostkę. Warto zajrzeć w politykę prywatności w tym wypadku, bo tam musi być to wpisane. Kto jest właścicielem strony i kto tak naprawdę przetwarza dane osobowe. No to są te właśnie ogólne warunki umów, które wspomniałem, że one wiążą. Jakieś tam 10 stron regulaminu, jakieś tam wzorców umów i tak dalej. Tych takich przepisów drobnym patologii druczkiem. Jest całe mnóstwo. Tak można powiedzieć. No i tam właśnie są te wszystkie jakieś szczegółowe przepisy, ale one wiążą. Warto mieć tego świadomość, ale jeśli wspomniałeś o zakupie przez internet, to myślę, że to, co mogę Państwu powiedzieć. Tutaj mamy ustawowe prawo odstąpienia, bardzo przyjemną instytucję. Umowy zawartej na odległość. Po prostu składamy oświadczenie. Często gdzieś pewnie się z tym Państwa spotykają, że w ciągu tam 14 dni konsument może odstąpić od umowy. I to wynika z ustawy właśnie dotyczącej praw konsumenta i możemy odstępować od umów zawartych na odległość. To ma właśnie chronić tych konsumentów przed nieuczciwymi sprzedawcami. I warto, żeby Państwo mieli tego świadomość. Ale w takich innych kontraktach, oczywiście inne formy ustawowych praw odstąpienia również są, ale lepiej to robić na zasadach umownych niż kodeksowych, bo te zasady kodeksowe ciężej dochodzić. No zawsze tak. Jak jesteś na umowie, to dlatego warto dobrą umowę sporządzić. Bardzo Ci dziękuję za nasz wywiad. Bardzo było miło. Dużo informacji, mam nadzieję, że udało się nam zarejestrować i będziecie mogli z tego skorzystać. Jeśli Państwo wytrwali do końca, to bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że moja wiedza tutaj Państwu pomoże w uczciwym kontraktowaniu. No i życzę jak najwięcej sensownych umów w Waszym życiu i jak najmniej tych nieuczciwych. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki wielkie jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.